The Fisherman. I'll always know what you did last summer. To jest produkt filmopodobny, który chciałby się powiedzieć, że rzeczywiście jest intrygujący, jest ciekawy, ale tak naprawdę tam jest napisane I'll always know what he did last summer, ale rzeczywiście zawsze będę wiedział, co zrobiłeś z zeszłego lata, jakby tak przetłumaczyć. Nie, koszmar kolejnego lata, bo pamiętaj, że też ten oprawca, ten kapitan Hack, rok później, tam to był 97. To ile będzie? To będzie zaraz 500 lat, nie? Tak mi się wydaje, że to z 500 lat minęło od tego, zanim tamten film powstał, żeby tamten film mógł być zrobiony, żeby tamta produkcja była jakoś wyprodukowana, żeby coś takiego było. No ale tak sobie stwierdzili, że tak będzie no to damy sobie Więc w tym momencie już sprawdzę nawet, który to był rok. 2006, słuchaj, więc minęło ile? 9 lat? Chyba jakoś tak, 9 lat, 8 lat, i kogo to obchodzi? Co prawda, tutaj już wyłączę IMDb, co prawda ten, że przepiękny film miał już powstać w 2000 roku, słuchaj. Film został zapowiedziany w 2000 roku. I pierwotnie miał ponownie zagrać Jennifer Love Hewitt, Brandy Norwood i Freddie Prinze Jr. Czyli cała trójka, która wzięła i stwierdziła, że tego faceta w drugiej części. Super, nie? Jednakże film pozostawiono na jakiś czas w spokoju, a oryginalny scenariusz, w którym brał udział Jennifer włosy Brandy i Freddy, został wrzucony i napisany zupełnie na nowo. Pomimo porzucenia scenariusza krążyły pogłoski, że Pomimo porzucenia scenariusza krążyły pogłoski, że Hewitt pojawi się epizodycznie w nowym filmie, ale nigdy do tego nie doszło. No rzeczywiście wielkimi zaskoczenie, że nie dobrze, przecież ten film jest tak dobry. Dobra, ale słuchaj, po kolei fabuła. Akcja jest już niemalże 10 lat później. Mamy całkowicie czwórkę nowych bohaterów, no bo musi być oczywiście. Musi być, no bo rzeczywiście innej opcji nie ma. Znowu te same głupoty się dzieją. Tego po prostu się nie da ogarnąć. Ale tym razem nie zabijają jakiegoś kolesia, wiesz, jakiegoś przypadkowego. Tylko przypadkowo, w opisie jest, przypadkowo zabili swojego kolegę. Bo akurat stwierdzili, że zrobią żart na 4 lipca i akurat kolega się przypadkowo zabił. Przypadkowo zabili kolegi, nadziewając go na rurę wydechową od traktora. Czaisz to? Przecież to jakieś jest nie... I oczywiście, podobnie się można łatwo domyśleć, zaczynają powoli wszyscy ginąć, a przynajmniej rzeczywiście, czyli mamy standardowo, mamy dupka, mamy tego, tamtego, zacznę od pozytywów, bo muzyka jest dobra, muzyka rzeczywiście można obejrzeć, można ogarnąć, i jeżeli chodzi o kolejne pozytywy, giwa w kosmos, to jest film, gdzie my nie oczekujemy jakichś ciekawych zwrotów akcji, wiesz, wymyślania coś. Popatrzcie, ale przecież gdyby oni wtedy, bo oni polecieli do Warszawy przez Białystok koło Olsztyna do Tarnowa, ale gdyby wtedy złapali pociąg do Bytom, rozumiesz, tak? No nic, tutaj po prostu się nic nie zgadza. Mamy głupich amerykańskich małolatów, totalnych dekli, totalnych niedorozwoju, wiesz, takie na zasadzie, że dostaje długopis i a jak się to używa, co to jest, wiesz, pewnie jedni myślą, że stolicą Brazylii jest dalej Rio de Janeiro. Czy inaczej zapytam ciebie. Jeżeli oglądasz to, a mieszkasz w Ameryce od jakiegoś tam czasu, od 5 lat, od 10, czy rzeczywiście amerykańska młodzież są takie tumany, które my tutaj obserwujemy, no nie tylko w tym filmie, ale tak naprawdę w co drugim horrorze mamy bezmózgi, które po prostu nic nie ogarniają, bo fabuła no nie jest bardzo zawiła, jest bardzo głupia, naprawdę jest bardzo głupia, uwierz mi, wyobraź sobie, sytuacja jest taka, akcja się dzieje jakimś tam Colorado, Aspen czy innym Zakopanym, wiesz, w takim ośrodku, no oczywiście lato, więc ale laska dostaje list od kolesia, I will always know what you did last summer, nie, i tak dalej, wiesz, zawsze wiem. I nagle stwierdza sama, ktoś mnie chce zabić? Będzie pomysłem, jak wsiądę na rower i sama na szczyt Kasprowego, tam nie będzie nikogo, ale będę bezpieczna. No i ona wsiada normalnie na ten rower, na tą śnieżkę. No i co się okazuje, że kiedy już wylądowała gdzieś tam na szczycie tego Monteverestu, staje sobie, 2 metry za nią rower, ona bierze fajny aparat i zrobi zdjęcia, nagle odwraca się. Mam rower pocięty, opony mam pocięte. Nikogo nie ma, stary. Nikogo nie ma, wiesz, widzisz. Tutaj jest łysa polana. Po prostu to jest tak źle zrobione, pomyślane, że to aż po prostu, wiesz, no, powiedzieć kalka, klisza, sztampa, dno, no to w tym momencie mówiąc dno, to ja obrażam dno, wiesz. Dno, I am very sorry. Nie mogę. Po prostu to jest taka bzdura, że ja oglądając ten film, szczerze przygotowując się do tej recenzji, myślałem, czy czasem nie wziąć się na plecy, dać tylko tak telefon i tak nagrywać i mówić, że
Ja już nie mogę, ja już, bo mnie boli. Nie dziwię się, że studio stwierdziło, ten film dobrym nie jest, więc nie wpuścimy go do kin, więc wrzucimy go tylko i wyłącznie na DVD, platformy streamingowe i jeszcze wrzucimy wszystkim, którzy mają subskrypcję telewizji Trwam, niech oni go oglądają, bo inaczej tego nikt nie zobaczy. Ja co to się w tym filmie dzieje? No po prostu masakra. No jak się można łatwo domyśleć, kto ma zginąć, ten ginie. W sumie ja się tak nie dziwię, że ten film jest tak kiedy pierwszy reżyser zobaczył scenariusz, tak przeczytał, mówi: ja mam to reżyserować, i powiedział, że zatrudniono kolejnego, nazywał się Sylvain White. W ostatniej chwili go zatrudnili i słuchaj, Sylvain White został zatrudniony na zastępstwo w ostatniej chwili po zwolnieniu poprzedniego reżysera, w związku z czym zaledwie dwa tygodnie miał, ażeby wybrać obsadę filmu, musiał przygotować plenery. Wiesz, wszystkie plenery, czyli musisz wymyśleć, gdzie i jak, załatwić papiery, pozwolenia oczywiście, co nie? Musisz wraz z operatorem wymyśleć, jak będziemy kręcić, jakie ujęcia i tak dalej, i tak dalej. I także, co jeszcze? Harmonogram zdjęć. Wszystko to musieli ogarnąć w 2 tygodnie. Już nie mówię o tym, że jakaś musi być wizja na zasadzie, a jeżeli zrobimy takie ujęcie, to będzie cudny, naprawdę piękny, epicki hołd złożony takiemu klasykowi światowej kinematografii jak Zenek. No, rozumiesz, po prostu, no masakra, no to się rzeczywiście nic nie zgadza. Ja się wcale nie dziwię, że ten film jest taki, że ten film zabił całą serię. Ja wiem, że w tym momencie powstała ta, Amazon kupił i zrobił serial. Nie będę omawiał serialu, naprawdę nie będę omawiał serialu. Zarówno serial, jak i to badziewie, ten produkt filmopodobny jest dostępny na Amazonie, to wrzucę ci na końcu. Może sobie obejrzeć, może ci się spodoba. Nie wydaje mi się, ale może sobie spodoba. Tobie się spodoba, nie sobie. Mi się nie podoba jak... Nie oglądaj tego filmu, naprawdę nie oglądaj tego filmu, bo tego się nie chce w ogóle... Chcieliście, nie mówię, że tylko ty, ale widzowie pozostali, ponieważ zrobiłem ankietę po obejrzeniu tego filmu i napisałem wam, czy chcecie, ażebym w tym filmie grubo, czy mam być jednak dobra recenzja, gdzie powiem, tenże film nie jest rzeczywiście konstatacją kontynuacji, whatever. Stwierdziliście, nie jedziesz. Więc rzeczywiście ten film się do niczego nie nadaje. Nie jest to dobre kino. Jako, że jest to oczywiście produkt filmopodobny, trafił na streaming, na DVD, na VHS, ktoś tam wydał nawet kopię na winylu, no to film nie miał żadnej informacji, czy on coś tam zarobił, czy on coś stracił, jaki był budżet i tak dalej. Rzeczywiście, nie ma takich informacji, aczkolwiek bardzo mi to cieszy, bo tak naprawdę jak kiedy oglądałem ten film, oczywiście jest komentarz do tego filmu, no to też normalnie jest tak, że oglądamy film, komentuję i mówię ciekawostkę, na przykład pierwotnie proponowano kontynuować tam, gdzie skończył się I Still Know What You Did Last Summer, jednak przez wiele lat scenariusz pogrąża się w piekle rozwoju, zamiast wypuszczać film w kinach, nakręcono go bezpośrednio na wideo, bez oryginalnych członków obsady i tak dalej, mówię te ciekawostki. No i tak gadam, przewijam tutaj, oczywiście mam włączone IMDb i tak po 2 sekundach... Ciekawostek, nic, nigdzie nie ma, Wikipedia też nic nie ma, więc tak naprawdę w tym momencie od 20 godzin szyję tą recenzję, to co rzeczywiście tutaj słyszysz. I jedynie tego jest mi żal, to Lincolna, że musiał tego wszystkiego wysłuchać. Na końcu wrzucę ci link do jego kanału, więc ewentualnie, jeżeli współczujesz mu, I am sorry Mr. Lincoln, wejdź na jego kanał, daj mu subskrypcję, włącz suba, bo rzeczywiście, oj, chciałbym... Drogi widzu, ażebyś mi już nie wybierał takich filmów. Co prawda wiem, co jest naprzód, co wybrane, bo potem ma być Martwa Cisza Jamesa Wana, a potem w tym momencie już wiem co, bo w momencie nagrywania tej recenzji już wiem, co będzie później, ale tobie jeszcze nie mogę, drogi widzu, zdradzić. Będzie to niespodziewanka, aczkolwiek akurat o tym wiem już ja. I cóż powiedzieć, udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, niech więcej widzi ludzi jak... Człowiek się zażyna, a żeby rzeczywiście kanał rósł. Filmu nie da się poza muzyką polecić, powiedzieć, że to rzeczywiście było coś ciekawego, aczkolwiek to też muzyka nie jest wybitna na zasadzie, że patrz, super elegancko, podoba mi się i umieszczam ją tam zaraz, powiedzmy, na przykład obok muzyki Michała Lorenza do Bandyty, czy obok muzyki do Ostatniego Mohikanina na tej samej półce. Nie, to wiesz, tam są tamte filmy i potem tak spadamy i ten film gdzieś da się... Jeżeli się pojawia wokół ścieżek dźwiękowych, które w żaden sposób nie przeszkadzają, tylko wyłącznie może być po prostu, że okej, jest i ja najbardziej pojawia się i... Nie będę nic mówił więcej na temat muzyki, nie będę mi nic mówił na temat tego, że postanowiono... Wiesz, to mnie bardzo... To mnie naprawdę bardzo, bardzo denerwuje i to się stało udziałem zarówno Frediego, jak i Michaela Myersa, jak i Chuckiego, że nagle w którymś tam momencie w 58 części stwierdzimy, wiesz co... Zmienimy zasady gry.
No właśnie, niestety nasz Casey Ryback, no to tam wiadomo, Steven Seagal z Liberatora, tutaj postanowiono zmienić zasady, nie będę mówił jak, bo sam sobie obejrzyj, przekonaj się, czy rzeczywiście warto, czy rzeczywiście warto, bo moją ocenę znajdziesz na Filmwebie. No ale dobrze wiesz, że skoro bluzgam, no to jest ocena bardzo, bardzo zła, albo jeszcze tak, jak najbardziej mówiłem, a tutaj, albo tutaj, dokładnie, znajdziesz więcej bluzganych recenzji. Tam są naprawdę prawdziwe kwiatki.